Siemaneczko, kochani. Dzień jest ponad 25 stopni. Po południu przychodzi burza. Z racji z tego, że tutaj po prostu coraz częściej zaczyna już mi parować w tunelu, mimo to, że są okna, wszystkie drzwi pootwierane i wentylacja jest, przynajmniej według mnie, bardzo dobra. Ale zrobiłam sobie taki oprysk zapobiegawczy dla pomidorków, dla papryk, ogórków, po prostu żeby unikły przynajmniej w jakimś tam stopniu chorób grzybowych. Zrobiłam sobie oprysk z aspiryny. Aspiryna wspiera rozwój roślin oraz wzmacnia ich układ odpornościowy. Ważne jest, aby stosować ten oprysk bardzo ostrożnie. Ja zawsze, gdy robię jakiś oprysk, po prostu sprawdzam na jednej sadzonce i wtedy, gdy na następny dzień już się nic nie dzieje, jestem wtedy spokojna i opryskuję resztę wtedy sadzonek. Kochani, niesie to ze sobą wiele korzyści. Zwiększa plony, przyspiesza wzrost warzyw, zapobiega pękaniu pomidorów, wzmacnia odporność krzaków na choroby grzybowe, zwiększa również odporność na, no tak jak właśnie wspomniałam na samym początku, te niekorzystne czynniki zewnętrzne, susze, upały, długotrwałe opady deszczu. Przygotować taki oprysk jest bardzo łatwo. Wystarczy jedna tabletka aspiryny na litr wody. Tabletkę rozkruszamy, dajemy do wody, najlepiej takiej odstanej z własnej studni lub z deszczówki. Ja używam do podlewania czy do wszystkiego deszczówki. Zostawiamy na godzinę, żeby ta tabletka nam się spokojnie rozpuściła i wtedy możemy po prostu opryskiwać nasze sadzoneczki. Stosujemy raz na 2-3 tygodnie. Tylko mówię Wam, że bardzo ważne jest, żebyście sobie zobaczyli na danej sadzonce dzień wcześniej, czy nic się z nią nie dzieje i wtedy stosowali na resztę Waszych sadzonek. Słuchajcie, gdzieś mam już tutaj w pomidorach turkucia podjadka. Już się nawołują. Posłuchajcie, jak brzmi. I za chwileczkę idę po wodę z płynem. I muszę go stąd wypędzić. Zobaczcie, przyniosłam sobie wodę z płynem. Chciałam na chwileczkę się z Wami rozłączyć. Wlewam tutaj, gdzie go słyszałam. I za chwileczkę zobaczymy, czy wyjdzie. Zobaczcie. Już się coś tam pomału kręci. Zobaczcie, tutaj się rusza. Zaraz mu pomogę wyjść. Zobaczcie, jaki jest piękny. Tam mam tutaj na ścieżkę. Zobaczcie, jaki jest piękny. Także gdy usłyszycie tylko taki dźwięk, starajcie się obserwować, w którym miejscu słychać i wlewajcie jak najszybciej tam płyn. Także jeden szkodnik wyeliminowany. Ale kochani, wracając do oprysków z aspiryny, musicie go stosować albo bardzo wcześnie rano lub po zachodzie słońca, bo w pełnym słońcu możecie sobie po prostu spalić wasze sadzoneczki, uszkodzić. Gdy mamy ślinki na polu, nie pryskamy znowu w deszczowy dzień, w upalny również nie. Po prostu w czasie deszczu roztwór zostanie Wam zmyty z pomidorów. Po prostu to nic nie da. Jeżeli macie pomidory w doniczkach, tak jak ja, tutaj też mam bakłażany, pomidory w doniczkach, to zrobię sobie po prostu zamiast oprysku
roztwór do podlewania. Wtedy potrzebuję około 4-5 liter wody i jedną tabletkę aspiryny. To również rozkruszam, zostawiam na godzinę, żeby się porządnie rozpuściła i podlewam w doniczkach sadzoneczki. Można spryskać również paprykę, ziemniaki, ogórki, jabłonie, grusze, czereśnie. Te właśnie roślinki są najbardziej podatne na choroby grzybowe, a taki oprysk po prostu z aspiryny jest doskonałym środkiem, takim no, profilaktycznym. Także roślinki no, na pewno podziękują nam za takie dbanie o nich. Tak samo możecie podlewać swoje rośliny doniczkowe. Także słuchajcie, kochani, naprawdę wystarczy Wam tylko zwykła aspiryna, litr wody i do dzieła, zanim nam się rozwiną jakieś choroby grzybowe. Ja tutaj mam jeszcze właśnie sadzoneczki, które będę sadzała na polu. Tak samo, bez niczego, opryskuję je raz na 2 tygodnie. I mam nadzieję, że wystarczy. A w międzyczasie robiłam również opryski ze skrzypu, z mniszka lekarskiego, gnojowice, z pokrzyw. Także zapraszam Was na mój kanał. Zobaczcie, jakie są opryski, jakie są gnojowice. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. Trzymajcie się.